Cześć, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj przyszliśmy sobie pod taki most kolejowy, dość duży, porzucać magnesikiem. Z tym, że chcieliśmy iść tam, bo tutaj tak to wygląda całość. Tu jest dość płytko, a tam, zobaczcie jaki tam jest nurt, jest strasznie dużo kamieni. Jakbym tam wrzucił magnes, to na 100% go tam zostawię. Na pewno. A tutaj w sumie widać dno. Jest czysto, no porzucamy tutaj, zobaczymy, ale nie sądzę, żeby tutaj coś było z tej strony mostu. Dzisiaj jestem ze szwagrem, który jak widać próbuje złapać bakcyla na magnes. Jest to już jego któryś rzut. No i powiem wam szczerze, że wszystkie rzuty były puste. No z miłą chęcią poszlibyśmy tam, bo nurt na pewno wszystko niesie w tamtą stronę, ale nie jestem przygotowany na to, żeby wchodzić poza tym. Nie mam woderów ani nic. Są tam tak duże głazy. No nic, rzucamy tutaj sobie dalej. Zobaczymy, czy coś wyciągniemy. Jeżeli nam się uda, to będziemy się chwalić. Przenieśliśmy się w inną miejscóweczkę, bo niestety tam nic nie było. Coś mi się tu kamera źle ustawiła. Przenieśliśmy się pod taki mniejszy mostik kolejowy na taką małą rzeczkę. Tak to mniej więcej wygląda. Też po środku są kamienie, ale reszta jest w miarę ok. Także porzucamy sobie tutaj. Może tym razem uda się trafić coś kolejowego. Tam dalej są straszne chaszcze. Nie ma za bardzo jak tam wejść. Z drugiej strony, no przy tym drzewie da się coś tam rzucić. Także z jednej strony na pewno obadamy tą rzeczkę. Tu po środku, mówiłem, są kamienie, jest wodorostów. Któryś rzut z kolei i coś mamy, coś ciągnę. Zaraz zobaczymy, co to będzie, bo sam jestem ciekawy. Co my tu mamy? Jest pierwsza nakrętka kolejowa. O super, jeszcze śruba jest. No ekstra. W końcu trafiło się coś kolejowego. No tutaj mamy śrubę. A tutaj mamy taką dużą nakrętkę. A się nie chce w ogóle odkleić. No piękny zestaw. Zaraz to przepłukam. Pokażę wam mniej więcej jak wygląda. Ekstra. Czyli dzisiaj do domu jednak nie wrócimy na pusto. Mamy nakrętkę, mamy śrubę z nakrętką. No rewelacja. W końcu coś kolejowego. Super, cieszę się strasznie. Wrzucamy do woreczka. I rzucamy sobie dalej. Teraz też coś mamy. Co my tu teraz? Co to ciągniemy? O, proszę bardzo. Tym razem to jest chyba podkładka pod nakrętkę do śruby. Tak mi się przynajmniej wydaje, taka ułamana trochę. Tak, to będzie podkładka. No i super. Mamy cały komplet. Cały zestaw wkładamy do woreczka i tu trzeba zobaczyć przy brzegu. Dobrze mi się wydawało, że tu przy brzegu coś będzie. Teraz taki oto duży, zagięty, stary gwóźdź. To już na pewno też z mostu. Bajka, kolejny fant do torby. I dalej będziemy tu patrzeć przy brzegu, bo wydawało mi się, że tutaj gdzieś jeszcze mam sygnał. O, gdzieś w tych okolicach tutaj złapał, ale puścił. Albo mi się wydawało, ale o, jest chyba coś tutaj, tu jest, tak, mamy, zobaczymy, co teraz mamy. To jest chyba ten sygnał, który był, co my teraz wyciągnęliśmy. No i super, jest druga nakrętka, rewelacja, jestem zadowolony, ale się trzyma. Też ją opukamy, zobaczymy, jak wygląda, bo tu było dużo rdzy na niej. No i pięknie, jest druga nakrętka, idealnie. W końcu naprawdę mam coś kolejowego i też wkładamy do torebeczki. I co? Pasowałoby rzucić dalej, może rzucimy teraz. Chociaż powiem wam, że tu gdzieś jeszcze jeden był zaczep taki, znaczy zaczep, sygnał. Zaczepów to lepiej, żeby nie było. Zobaczymy jeszcze tu przy brzegu. Może coś się jeszcze uda wyciągnąć. Cały czas rzucamy tutaj przy brzegu i znowu coś mamy. Także zobaczymy, co tym razem.
No i rewelacja, tutaj jest znowu kawałek chyba podkładki, a tutaj mamy kolejną śrubę razem z nakrętką. Dzisiaj super fanty, znaczy to nie są to jakieś kotlety do torebeczki, ale jestem bardzo zadowolony i rzucamy sobie dalej tutaj przy brzegu, bo cały czas tutaj jednak coś wyciągamy, a tam dalej jak rzucam to nie bardzo jest. I tu gdzieś też miałem sygnał jeszcze jakiś. Może mi się uda tym razem. O, chyba teraz. Chyba jednak się odkleiło. A nie, jest blaszka. Jest jakaś blaszka. Nie, to nie blaszka. Niestety rozpadło się, to była jakaś rdza. Wyglądało na jakąś blaszkę. Czyli gdzieś tutaj jeszcze coś jest. Bo czuję, jak się lepi dna. I w ogóle to chyba trzeba się zbierać do domu, bo tu się już zaczęło ciemno robić, powoli. Ale tak, niestety magnes ciąga, że... O, jest. I jest, teraz jest blaszka, która się nie... teraz się nie rozpadła. O, taka blaszka. No, zawsze coś. Chowamy i resztę rdza, chowamy do woreczka. I co, jeszcze jeden rzut i kończymy na dzisiaj. Przejdziemy do krótkiego podsumowania, bo za dużo tych fantów nie było. Krótkie podsumowanie z dzisiaj. Mamy dwie duże nakrętki, dwie śruby. Tutaj są podkładka i kawałek podkładki, jakiś gwoździe, jakiś nit. To nie wiem co to jest, też przyciągało. Nie mam pojęcia, czy to jakiś łepek jest od śruby, czy coś. W każdym razie cieszę się bardzo, bo mam w końcu pierwsze nakrętki kolejowe plus dwie śruby. Myślałem, że wrócę na pusto, ale udało się. No ale nic. Zawsze coś. Zawsze jest kilo czy półtora. A tymczasem zapraszam do oglądania. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Na razie, cześć.